Cześć wszystkim, witam Was na kanale Detektyw Radzi. W dzisiejszym odcinku trochę dramatu i smutku, dlatego że porozmawiamy o czymś, co w ostatnim czasie często słyszymy i widzimy w wiadomościach, a mianowicie o tym, jak to ojciec zabrał dziecko i nie oddał, bądź zabrał dziecko, otruł je i siebie, bądź przybył do swojej byłej żony, zabił dziecko, zabił żonę, zabił też teściową, po czym sam się powiesił na przykład i jeszcze mało tego, wysadził nie tylko mieszkanie, ale połowę kamienicy. Takich przypadków jest coraz więcej i coraz bardziej o tym słyszymy, a o tym chcę dzisiaj porozmawiać, dlatego zapraszam. Z pewnością każdy z Was słyszał o sytuacji, która miała miejsce w Poznaniu, a mianowicie o tym, jak pewien gentleman wysadził całą kamienicę tak naprawdę, chcąc się zemścić na swojej byłej partnerce. Niestety do takich incydentów, no niekoniecznie, żeby każdy wysadzał, tak, ale do incydentów w tematyce rozwodowo-opiekuńczo-prawnej dochodzi coraz więcej, coraz więcej słyszymy. Ja w przeciągu ostatnich 2 tygodni słyszałem w wiadomościach o 4 przypadkach tego typu. Nie to, żeby każdy wysadzał oczywiście się, ale taki przypadek był ostatnio też, że tam właśnie ten pan wysadził znowu mieszkanie, oczywiście raniąc bardzo przy tym i tam bodajże też 2 osoby zginęły. Sąsiadów, to też była taka sytuacja, która się powtórzyła, jaka była w Poznaniu. No, tutaj dochodziło to, że facet po prostu nie udźwignął tematu rozwodu, nie udźwignął tego, że on z dzieckiem się nie będzie widział, bo ma niebieską kartę, ma zakaz zbliżania się, nadzór kuratorski w ogóle tam też był. Oczywiście nie będę tutaj ingerował w to, czy kurator ma rację, czy nie ma racji. Moim zdaniem albo nawet nie będę tego komentował, dlatego że moje zdanie jest bardzo szczere, okrutne i tak dalej. A może jak chcecie znać moją opinię w tego typu sprawach i to, co ja sądzę o działaniach kuratorskich i tak dalej, dajcie to w komentarzu. A w sumie wtedy jak zobaczę, że jest zainteresowanie ku temu, to przemyślę mocno temat na zrealizowanie takiego właśnie odcinka bądź odcinków. Na pewno nikomu nie życzę takich sytuacji, bo one nie są w ogóle przyjemne, ale nie można, i tak jak ja mówiłem każdemu i mówię każdemu zleceniodawcy, że nie można lekceważyć tego typu zachowań, przepraszam, nie czynności to później, do których może dojść, ale nie można lekceważyć zachowań naszego partnera. Partnerki też, aczkolwiek nie słyszałem o tym, żeby partnerka wykonała coś takiego. Tylko najczęściej jednak są to partnerzy, którzy wykonują, no i troszeczkę chyba też coś o tym świadczy jednak, że to panowie dopuszczają się takich makabrycznych czasami rzeczy. Ktoś, kto jest jakiś, nie wiem, zaborczy i uznaje, że na przykład dziecka nie może widzieć, tak, bo na przykład nie może, ale grozi na przykład. Kolejny punkt, gdzie nie chcę komentować pewnych czynności policyjnych, gdzie coraz częściej, nie tylko ja, ale też moi koledzy spotykają się z sytuacją, gdzie policja na przykład no, nie reaguje albo nie reaguje w odpowiedni sposób, bądź niestety, ale nie reaguje na czas. Ja rozumiem, że policja ma naprawdę dużo spraw na głowie, no ale chyba też najwyższy czas jakoś ten problem jednak rozwiązać, tak? Bo no to plaga rozwodów, plaga stalkingu i stalkingu ogólnie mówiąc tym, że to jest nękanie, to jest zastraszanie, to są groźby, to jest nachodzenie napaści, bądź finalnie dochodzi do takich czynników czy czynności ze strony najczęściej partnerów jednak, jak samobójstwo rozszerzone, które nazwą w ogóle w jakikolwiek sposób nie ukazuje tej i bezczelności, ale tego bestialstwa w wielu przypadkach. I to jest oczywiście moje zdanie, to możecie skomentować, czy zgadzacie się z tym, czy nie.
No myślę, że tutaj jednak trzeba spojrzeć bardzo dosadnie, że jak ktoś ma sprawę rozwodową, ja na przykład w ostatnim czasie taką sytuację miałem z jednym dżentelmenem, gdzie on zastraszał. To oczywiście to nie jest jedyna sprawa, tak? Ale on zastraszał. To jest kolejna sytuacja, gdzie ja mówiłem do mojego zleceniodawcy, że on po prostu zastrasza groźbami, rzuca jak z rękawa. Policja uznawała, że to nie są groźby, więc dopóki ja się nie pojawiłem, jako ja, przedstawiając się, kim jestem i tak dalej, to temat był, no to trzeba dalej zbierać, jak będzie coś konkretniejszego. Nie wiem tak naprawdę do chwili obecnej, co było w głowie tegoże pana policjanta, który powiedział, że jak coś będzie konkretniejszego, czyli co, że jeżeli jej były partner, nie wiem, wbije jej nóż na przykład, to dopiero będzie coś konkretniejszego. No ludzie, obudźmy się, tak, bądźmy poważni. No, są czynności, które powodują, jest skutek, który powoduje pewną czynność, tak? I te skutki najczęściej są okazywane, ale jeżeli po prostu instytucja, która powinna tutaj stać na czele i bronić tak obywatela w takiej zwłaszcza sytuacji, no tego nie robi niestety. No i to jest smutne, ale jest prawdziwe. Nie mówiąc tutaj o każdej oczywiście komendzie, to są poszczególne, tylko mnie dziwi, że są takie komendy, gdzie po prostu to jest w taki grzeczny sposób spławiane, że taka osoba jest po prostu spławiana, jest, że no dobrze, to w porządku, to wie pani, pani dalej będzie, czy tam pan, no rzadko, ale jednak może się dziś zdarzyć, ale najczęściej, że no wie pani, to musi pani sobie zbierać, dozbierywać i tak dalej, i tak dalej. No. Mnie nosi po prostu, jak słyszę takie coś i wiedzą, że nie mogę się jeszcze ujawnić, bo dalej przeprowadzam pewne czynności, które mają wykazać nie tylko to, ale to stało się, po prostu takie rzeczy stają się często, coraz częściej głównym tematem całego zlecenia i całej tej sytuacji, tej tragedii, która może się wydarzyć, bo na przykład jest to już tak odczuwalne. No mówmy się, jeżeli do pewnego czasu jest, nie wiem, okres powiedzmy miesiąca mija i ten partner na przykład jest jeszcze na tyle spokojny, że on powiedzmy mówi czasami jakieś niemiłe słowa przez telefon do swojej byłej partnerki, czy jeszcze żony, jeszcze może tam no partnerki nie, ale do żony jeszcze, bo jeszcze ich rozwód trwa, mówi niemiłe słowa. To jest taki też schemat klasycznego rozwodu, jakby nie było. No, często, gęsto to jest spotykane, rzadko jest, kiedy ten rozwód taki po prostu dobrze, rozwieźmy się i koniec, kropka, tak, ty się opiekujesz dziećmi, a ja będę zaglądał tylko do dzieci czasami, czy tam co 2 tygodnie w miesiącu, tak, i coś im prywatnie też dokupię, oczywiście alimenty jak najbardziej, tak jak chcesz dam ci. No byłoby to zbyt piękne i sądy nie byłyby tak zawalone tego typu sprawami, jakby to wyglądało w taki sposób, jak wam teraz przekazałem. No niestety tak pięknie to nie wygląda. To są rzadkości. To są rzadkości, jak ktoś po prostu nie chce mieć już tej sprawy na karku, chce się szybko rozwieść, szybko pozbyć tematu alimentów, załatwić, dobrze, dam ci takie alimenty, w porządku. Znaczy najczęściej to są ludzie, którzy mają po prostu pieniądze, tak, i im to tam jest obojętne, tak. Czy dadzą 1000 czy 2000 zł na przykład na dziecko, tak, a nie jakieś 500 zł, bo będę walczył w sądzie o to, żeby jak najmniejsze. To jest tylko działanie na niekorzyść dziecka tak naprawdę, ale ludzie często biorą to jako wendetę dla swojego partnera, partnerki, którzy zostawili ich, tak. No i to jest taka wendeta, ale która odzwierciedla się na dziecku i na psychice dziecka, bo wszelkie działania, które wykonuje taki na przykład partner względem swojej partnerki, pokazując to przy dziecku, no to jakby nie było, wdziała to na psychikę dziecka. Dziecko zaczyna się bać takiego ojca na przykład i on staje się coraz bardziej przegrany. No ale te osoby niestety nie widzą tego w czas, nie widzą tego, albo nie chcą tego widzieć, bo wydaje mi się, że robią dobrze. Sugerując przeróżne rzeczy, co oni jeszcze wykonają w sądzie, jakie wnioski będą pisać, także oni robią dobrze, oni wiedzą, ba, że taki ojciec zabierze prawa matce, która się opiekuje cały czas i tak dalej, a taki ojciec, który ma na przykład
widzenia, powiedzmy, w jakieś określone dni, tam nie wiem, co w środku tygodnia, tak, na przykład taki wtorek niech to będzie i piątek, sobota, na przykład i niedziela. No okazuje się po wszystkich weryfikacjach i analizie i badaniu całej sprawy i przeprowadzonych działaniach terenowych, że taki ojciec nie będzie miał czasu na to, dlatego że non stop pracuje. No to z kim to dziecko wtedy spędza czas tak naprawdę? No z dziadkami, którzy nie mają żadnego jakiegoś orzeczenia sądowego, że mogą też się tym wnukiem czy wnuczką zajmować. No to w takim razie to dziecko ma być z tym ojcem, a nie, że ojciec jest w pracy, no to sobie posiedzi z dziadkami. To jest błędne myślenie takich właśnie osób, które myślą, no to wezmę dziecko, jest u mnie w sumie. Znaczy tak naprawdę to w większości jest nie u mnie, tylko jest u moich rodziców, bo mieszkam z rodzicami obecnie, tak? No bo taki właśnie przypadek mam w obecnej chwili. Przypadek, który chciałbym też przytoczyć, to jest przypadek, który ostatnio był też w telewizji, w pewnym programie polskiej telewizji. On był bodajże 4 dni temu, jak dobrze pamiętam. Wystąpił tam też Krzysiu Rutkowski. Bardzo pozdrawiam, jeśli by mnie oglądał, jak i również małżonkę. To ja się przyglądałem tej sprawie tego dżentelmena, który jest nauczycielem, bo on chyba jeszcze nadal jest tym nauczycielem, ale sytuacja jest taka, że on dziecko porwał. Matka nie widziała dziecka przez 3 miesiące. Mimo, że wyrok sądu był inny. Wyrok sądu był w ogóle taki, że dziecko ma wrócić do matki. Oczywiście interwencja policji niczego nie wnosiła, tak? No bo oni siłą dziecka nie mogą wziąć. Przecież jest wyrok sądu, no to w tym momencie dziecko powinno trafić od razu do matki. Wszyscy normalni ludzie tak pomyślą. No ale u nas jest to tak skonstruowane, że niestety to nie jest tak. Albo w większości przypadków, tej naprawdę większości przypadków nie jest to tak. Dlatego, że lepiej przybyć na interwencję, popatrzeć i odejść, bo przecież nie będziemy tutaj szopki odwalać, tak? Już tak powiem kolokwialnie. I niestety tutaj przypadek skończył się póki co, powiedzmy, że na razie jeszcze nie tak tragicznie, jak mógł się skończyć, gdyby nie właśnie działania, gdyby nieobecność Krzysztofa Rutkowskiego. Tak naprawdę, ponieważ z tego, co też doczytałem w wiadomościach i w gazetach, to, że właśnie działania Krzysztofa Rutkowskiego, no i w zasadzie jego małżonki Mai Rutkowskiej, to tak samo oni dali informację matce, że to dziecko znajduje się w szpitalu. Neutralny grunt, czyli tam ojciec nie mógł powiedzieć, że nie może do dziecka wejść. Szpital jest neutralnym gruntem i tam jak najbardziej można było wtedy uderzyć i tak też wykonali. W chwili obecnej z tego, co też i doczytałem i wiem i w sumie oglądałem i ten reportaż cały i tak dalej, że matka jest przy tym dziecku, ale dziecko w zasadzie jest w szpitalu i dziecko tak naprawdę walczy o życie. A tutaj sprawa jest o wiele bardziej poważna, bo i zaniechanie policji i kurator, który nie widział problemów. Są bardzo rażące komentarze sąsiadów tego pana. Dla mnie sprawa była już na tyle jasna na samym początku, jak tylko dostałem tą informację. Nie mogłem się tego podjąć, abym chciał bardzo, ale nie mogłem się tego podjąć, bo za chwilę mógłby ten dżentelmen uznać, że ja jestem poniekąd jakoś spokrewniony. Dlatego, że to jakby nie było, jest sprawa, która tyczy się troszeczkę tam jakby w rodzinie, ale no to pokrewieństwo jest troszeczkę jakby oddalone, no ale tak czy owak nie chciałem dawać mu jakiejś satysfakcji, że tutaj działam, bo to jest jakby moja prywatna sprawa już, a nie zawodowa. Ja bym, wiadomo, inaczej do tego podszedł i inaczej na to patrzył, no ale nie chciałem dać satysfakcji, jak się dowiedziałem, że tutaj ma działać Krzysiu Rutkowski, to nikt więcej nie był potrzebny tak naprawdę. Bo myślę, że w tego typu sytuacjach jest tu potrzeba i była potrzeba zadziałania bardzo dosadnego, konsekwentnego, wręcz takiego doraźnego
a nie zabawy, co by tu zrobić, żeby tam było i żeby siedzieć i tylko myśleć, co tu zrobić. Tutaj trzeba był konkret, tak? Żeby mieć nadzór na tym, że jak będzie taka furtka możliwa, taka otwarta furtka, jak tu była, czyli dziecko trafia do szpitala, to w tym momencie uderzają, tak? No ale trzy miesiące niestety to dziecko spędziło z ojcem. To dziecko cały czas miało nakładane przez wszystkie te osoby, które tam z tym dzieckiem mieszkały, to miało nakładane ciągle, wiadomo, piękności związane z ojcem, a matka to zła i w ogóle psychopatka i tak dalej. Posłuchajcie, to też jak w tym reportażu ja doczytałem i usłyszałem, oglądając ten reportaż jeszcze raz, że matka była przebadana przez pewnego specjalistę, który stwierdził u niej chorobę, a nie widział jej na oczy. Po prostu tak jakby wydać wyrok na kogoś dożywocia, nie widząc tej osoby, nawet nie mając dowodów na jego winę. Oczywiście dziękuję za dotychczasowe subskrypcje. Fajnie, bo nie wiem, czy już jest ich 100, czy udało się już je zebrać. Dlatego, że to jest odcinek, który jest emitowany kręcony teraz, ale wiadomo, emitowany będzie nieco później. Z racji tego, że mam też mnóstwo zajęć, więc muszę odcinki nieco szybciej nakręcić. No ale publikacja jest ich później. Jeśli jeszcze nie ma 100 subskrypcji, no to tym bardziej, bo na pewno ich tam niewiele zabraknie. Tym bardziej Was zachęcam do subskrybowania kanału, aby wziąć udział w konkursie, zarówno tym, jak i wszystkich pozostałych dzwoneczek. Oczywiście, aby być na bieżąco, łapkę w górę, odcinki się podobają. Możecie nadać spokojnie komentarze, to o czym chcielibyście usłyszeć, co ewentualnie, jaki macie problem. Jak nie w taki sposób, tylko bardziej prywatnie chcecie, macie do mnie numer telefonu bądź adres mailowy również w opisie. No a my co? Widzimy się za tydzień. Cześć!